nights more sipping. Less love, more women. No drive, no mission. One view through a prison. Do you ever think it's any more to this life? 9 to 5, think you're struggling to survive. O ich ślubie media rozpisywały się na długie tygodnie przed i po wydarzeniu. Trochę sami się do tego przyczynili, relacjonując w sieci przygotowania do tego najważniejszego dnia. Zapraszam na pierwszy wspólny wywiad po ślubie Andziax i Luki. Słuchajcie, mega się cieszę, że jesteście, zwłaszcza, że mam takie poczucie, że emocje po waszym ślubie jeszcze nie zdążyły opaść. Nie, dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy chyba tak naprawdę odżyliśmy. Tak, ale jeszcze nawet nie przetworzone, nie? My z nikim jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat. Jak ktoś mnie spyta, jak było... Ze mną będziesz... Przyszedłem się wygadać. Na świeżo. Słuchajcie, ale w mediach o waszym ślubie było bardzo dużo informacji i w ogóle bardzo dużo mrożących krew w żyłach informacji. I cieszę się, że teraz możemy tak sobie o wszystkim pogadać na spokojnie i ewentualnie jakieś dementi dać. A może wszystko było dokładnie tak, jak media to przedstawiały. Słuchajcie, ja wiem, że wy planowaliście ten ślub już od dłuższego czasu i plan był taki, że to ma być mega wypasiony event. Event? Nie event, totalnie nie. Nie event, wesele. Powiem ci, że bardzo nam na tym zależało, żeby to nie był event. To był nasz taki straszak. Super, pierwsze piękne, eleganckie wesele, ale swojskie. Tak. Swojskie? No, takie. Wszystko mieliśmy. Mieliśmy chleb, mieliśmy sól. Mieliśmy, kropka, jeśli chodzi o tradycje. Nie, naprawdę. Mieliśmy... Nie, byłam przenoszona, wiesz, przez próg. Samo jedzenie było od takich naprawdę takie fajnych polskie, rzeczy po w stole, gdzie był bimber i cytrynówka. No, było naprawdę wyglądało dużo to smaczków. Może bardziej elegancko i wow. Ale to było swojskie wesele. Było disco polo. Miało nie być disco polo. Nie. Było disco polo? Oczywiście. Powiedzieli nam podobno. W tonach kwiatów było disco polo? Nigdy w życiu. Te kwiaty chyba padły. Nigdy w życiu nie włączyliśmy sobie disco polo, żeby tak po prostu posłuchać, a wesele nie wyobrażaliśmy sobie, żeby go nie było, nie? O, to co? Ciekawe. Tak dobrze wyobrażaliśmy? Przegadajmy. Ja, nie, ja mówiłam, że nie chcę disco polo, to tak samo, natomiast w trakcie jakoś wyszło, że poleciało. No. Chyba ktoś powiedział. Nie mówiliśmy o disco polo. Zawsze mówiliśmy, żeby dziadkowie, żeby wszyscy co się... Co ty mówisz? Z inną żoną rozmawiałem o tym, przepraszam. Że polska muzyka, jeszcze możesz obejrzeć nasz film. Właśnie, to jest dobre, że nagrywamy filmy. Wszystko mamy. A założymy się, że w tym filmie jest, że disco polo? Że nie. Dobra, słuchajcie, ja sprawdzimy to na filmie. Żebyście wy sprawdzili to na filmie i żebyście wy sprawdzili to na filmie. To jest fajnie mieć takie dowody rzeczowe na tego drugiego, no, nie? Fajnie, 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 ale mi się wydaje, że nie było tam mowa. Już jest, widzisz, już wydaje się, że już jest zmiana, nie? Ale było. Było i było super, że było. No i właśnie, było super, że było. Super. Naprawdę. Dobrze się wszyscy bawili przy tej muzyce. A już jak była, wiesz, 4 rano, wszyscy po bimbrze, no, po wódeczce, to wszyscy bardzo dobrze się bawili. Słuchajcie, muszę też o to zapytać, bo widzę, że na tej sofie pojawiła się jakaś dziwna tkanina. To jest mój kocyk z dzieciństwa. Zawsze zabieram go ze sobą. Tak, tak. Jeżeli tak, mam nagranie, bo wtedy się czuję bezpiecznie. I jest mi teraz miło, mogę z sobą rozmawiać i nie czuję dyskomfortu. Prawda, od chrztu go ma, no? Jaja. Nie. Ale gdzie się nie rozłączam z nim? Nie przygotowałaś się, nie wiedziałaś o tym? Nie, nie wiedziałam. Naprawdę. No. I co? I to tak będzie cały czas? Tak, bo jak zabierzesz mi, to nie będę mogła mówić. Nie, dobra, powiedz, bo to ona jest w szoku za bardzo. Znaczy, mam delikatny wstręt do weluru od dziecka. Nie jestem w stanie go dotknąć ani siedzieć na nim, dlatego sobie tutaj poradziłam. Nie wiem, która historia jest dziwniejsza, nie? Nie wiadomo, ale to już jest prawdziwa, naprawdę. Nie robię takich oczu. To dużo osób ma taki problem z tym materiałem. Tak, ogólnie nie dotyka weluru. Nie dotyka weluru, jak ktoś dotyka, jak trze, to ma straszną taką szaleniznę. Myślę, że jak ktoś by mnie mocno natarł, to bym zemdlała, wiesz? No. Boże, ale wiesz, że często welur jest na weselach, to musiałaś się tego wystrzegać. Wszędzie. Zasłony, obrusy, skerty, wszystko. Zaproponowali mi obrus welurowy, słuchaj. Ja mówię, Boże, ludzie, zlitujcie się, nie. Dobra, słuchajcie, to co zawsze ludzi interesuje, to ile wszystko kosztuje i o tym było dużo rozmowy. Ale my nie mówiliśmy, słuchaj, to jest najlepsze. No tak, ale no, też mówiła wasza wedding planner, tak, ale tak. Też wy jej na to pozwoliliście. Tak. Też ostatnio byłam o to zapytana, czy ona się profesjonalnie zachowała, czy nie wolno takich rzeczy robić. Tak, dostała. Ale ponieważ śledzę wasze storki, to wiesz. Młodzi pozwolili, więc ona mogła, nie zrobiła dużo nic osób złego. Było właśnie tak, wiesz, pytało nas, czy wy pozwoliliście na to, a my jej powiedzieliśmy, my
jakby nie ukrywamy, otwarcie nie mówiliśmy o tym, natomiast wiele osób to interesowało. I że Kasia tak jakby to organizowała, zajmowała się tym wszystkim, to mówimy: Kasiu, jak są pytania, jak są zainteresowani, mów. No to zawsze wszystkich interesuje. Tak, tak. A wiesz, żeby nie wychodziło to z naszych ust, to lepiej, żeby od kogoś wyszło, nie? Takie niesmaczne to jest trochę dla mnie. Każdy robi, co chce. Natomiast po co my mamy? Tak, słuchajcie, ale te ceny wyszły, wy robiliście też dużo filmów z przygotowań do tego ślubu, bo to był też ważny moment w waszym życiu, wy swoje życie relacjonujecie tak bardzo naprawdę. Bardzo wszystkiego. Czy nie brakuje wam momentami tego, żeby mieć coś takiego, wiesz, takiego dla siebie, takich smaczków? Czy to nie jest odarte z takiej intymności za bardzo? Dużo mamy smaczków. Nawet znaczy, dzisiaj, zobacz, nagrywamy, siedzimy tutaj, a ile się dzieje przed nagraniami? No to jest zawsze takie, że to, co chcemy pokazać, to pokazujemy, a dużo nie pokazujemy. Ale to jest też bardzo właśnie oklepane, że to jest tylko, każdy mówi, to jest tylko część naszego życia. Ale to jest mega prawda, bo my jesteśmy tacy sami jak na kamerze, ale jednak tyle, ile rzeczy mamy obok tego, ile mamy, nie wiem, spotkań z przyjaciółmi takich, że na przykład to by się nie można było tego nagrać. Jakby znaczy, na przykład, to by można było nagrać, znaczy, można to by się tak oglądało, odebrane by na pewno. Jakby gwarantuję ci, że nie wiem, nasz kamerzysta, osoba, która tam nagrywała wszystko, na pewno ma taki materiał, który mógłby puścić i to by było jeszcze więcej, miałoby oglądalności, bo tak się dobrze bawiliśmy, więc to jest takie, no kurczę, nie? Jak, nie, impreza wszystko. Ja wróciłem do pokoju hotelowego po weselu swoim o 10:00. Rano? Dzień, po śniadanie jeszcze. O 7:00. Pan młody w smokingu ślubnym jadł śniadanie jeszcze, nie? Bo już się zaczęło. Więc takich Luka rzeczy przychodzi i mówi: zjadłem jeszcze śniadanie z Charlie, bo była Charlie. Charlie, opiekunka przyszła, ja się siedzę. Tata, przyszedłem jeszcze, wyściskałem taki wczorajszy 10:00 i poszedłem spać. I tego teraz o tym mówimy, ale tego ludzie nie widzą i nie zobaczą. Nie, tych wszystkich. Też było dużo nagrywane, ale chyba do 12:00, do 1:00? Tak, ile razy było, do rana, już nie nagrywaj, tak. Ile razy było, teraz nie nagrywaj, bo coś tam robimy, tak, nie? Tak, coś tam rozmawiamy na jakieś prywatne tematy. Północy było nie nagrywane. Tak, to tam zostawiacie takie rzeczy dla mega siebie. Dużo, tak, mega dużo, naprawdę. To jest tak naprawdę nawet statystycznie, zobacz, że nie wiem, nasz film trwa 15 minut, a jest z całego dnia. Mhm. Więc nawet widz widzi 15 minut z 24 godzin. Słuchaj, my się zdążymy pokłócić dwa razy, pogodzić i nagrywamy w tym samym momencie. Na przykład, no. więc nie pokazujemy bardzo dużo. Tak. To, co jeszcze ludzi na maksa interesuje w przypadku gwiazd, influencerów, to jest tak, no dobrze, dobrze, to tyle kosztuje, ale ile ona za to realnie zapłaciła? Czy mieliście jakieś takie rzeczy związane z barterami, zniżkami, bo to się mówi, a moje wesele było warte milion, ale okej, zapłaciłaś z tego połowę, bo tu oznaczyłaś kogoś na Insta, bo tutaj nagraliście storkę i tak dalej, i tak dalej. Czy wy byliście potraktowani jak normalny taki człowiek, który przychodzi do każdego podwykonawcy i po prostu jest zcharge'owany za wszystko normalnie? Mieliśmy chyba z jedną rzeczą zniżkę, a wszystko inne płaciliśmy normalnie. Czyli normalnie za swoją kasę robiliście swoje wielkie wesele. No tak, bo tak. My też chcieliśmy uniknąć tego, że nie wiem, jest ślub i ja będę nagle, wiesz, reklamować. I tak wszystkich oznaczałam i wszyscy mówią, kurczę, to wszystko było na barter. Tak, podwykonawcy też siebie nawzajem, podwykonawcy, prawda, siebie oznaczają tam, więc my mówimy, nie, wrzucajcie sobie, jakby, wiesz. Tak, nie chcieliśmy tego, uniknąć bardzo, że okej, coś tam pokażemy, ale że żeby nie było tak, że jest, to jest dzień wesela, dzień ślubu, a my musimy, nie wiem, przykładowo oznaczyć zaproszenia, jakieś winietki, nie wiem, talerze, czy nie, 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 co, już mówię o tych małych rzeczach, bo o tych dużych to wiadomo, że nie mieliśmy ale współpracy. Ale większość osób myślała, że mamy praktycznie pół wesela na współpracę. Tak. No. No to super, że sobie właśnie o tym powiedzieliśmy, że tak nie było. Nie było. Nie, nie było, tak naprawdę nie było, bo woleliśmy zapłacić, a też cały czas o tym nie mówić, że niech nasze wesele będzie głównym, a nie to, że nie wiem, mamy kod zniżkowy na nie wiem co, na te zaproszenia. No jakby coś, inaczej bo, było, może jakbyśmy by mieli, nonsense, wiesz, ciężko do tego wesela i byśmy się już tam nie wyrabiali z pieniędzmi, to pewnie byśmy skorzystali z tego, no, tak? Nie, no, jakoś byśmy tak, ogarnęli, ale potrzeba, to mieliśmy na to budżet, więc i zmieściłaś się w budżecie? Nie. Ale nie. Fajnie, że go miałaś. Miałam budżet. Budżet był. Budżet był, przekroczył się razy dwa. Ale a statystycznie jest przekraczany o 20%. Nie, 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 to razy dwa.
Raz, dwa, trzy. No ale to chyba z takiej niewiedzy. Ja chyba z niewiedzy. Chyba z takiej niewiedzy, jak Angelika liczyła, nie, ja że kwiaty będą kosztować 30 tysięcy, nie? Takie miała na początku. Pierwsze jej obliczenia wyszły, że 30 tysięcy za kwiaty było. Ty miałaś bardzo fajną wizję. Co prawda, jak zobaczyłam te twoje dekoracje, tak trochę mówię, Boże, jak Łasi Przetakiewicz. Kwiaty, ale to dlatego, że kolorystyka była taka, która w Polsce jest mało spotykana. Ale ja ci powiem, że bardzo mocno się zainspirowałam nią. Tak? Tak. Właśnie chciałam zapytać, czy się bardzo mocno i też Gosia z G-Fiore robiła nam te same realizacje i u Przetakiewicz i u nas, także tak, zainspirowaliśmy się tym kolorem, hortensjami, ja mówię, kurczę, jakby to po prostu puścić, tak wiesz, wszystko pełno, to mówię, nie, no będzie tak, pięknie. Tak. Szczególnie, że mieliśmy na początku inne, prawda? Tak, plan był taki, żeby zrobić wszystko w bieli i w złocie, ale wiesz, że tego jest dużo i na przestrzeni kilku miesięcy było chyba 10 ślubów pod rząd takich samych. O tutaj samych. Może właśnie popatrzyliśmy na inne śluby i pod tym miesiąc względem. Przed, ja mówię, Jezus Maria, ja chciałam coś innego, jakby to jest piękne, ale coś innego widzę w mojej głowie i tutaj zaczęliśmy kombinować i ja mówię, kurczę, jakiś kolor może. Oglądałam sobie na Instagramie różne kwiaty, realizacje i mówię, zobaczyłam tak, to. Czyli moje wprawne oko wypatrzyło tą inspirację, ale słuchaj, powiem ci, że bardzo odważny byłaś z tym kolorem. Wszyscy tak mówią, ja wiem, bardzo. Czy to jest odważne? Bardzo. Dlaczego? Bo na przykład u Asi, powiem ci, ten niebieski jakby był bardziej naturalnym wyborem, bo jednak to było nad morzem, klimat śródziemnomorski, Grecja. Chyba w Grecji było, tak? Tak. Więc ten niebieski kolor był taki bardzo mocno wpisujący się klimat. W klimat. A w Polsce niebieskie kwiaty jednak są takim odważnym wyborem. Są, ale muszę ci powiedzieć, że teraz bardzo dużo osób też tak dziewczyn robię. Pozmieniało, nawet wysyłają mi moje obserwatorki, że miały inne kwiaty. Aha. I wszystkie robią teraz też w tym niebieskim. Znaczy, ja jestem za niebieskim. Ja jestem za niebieskim, bo wygląda przepięknie, ale też ja kocham hortensję. To jest po prostu duży kwiat z objętością, który od razu robi robotę i taką wersję na bogato. Uwielbiam. To wyglądało szukaliśmy takiego super. Złamania właśnie, nie? Kolorystycznego, żeby było... Fajne, nawet... było połączenie bieli, później przez błękit, tak na sali to wiesz, jakbyś stała, to tak przechodziły stoliki po prostu tymi kolorami i to wyglądało obłędnie, także zadowoleni byliśmy, bardzo, nie? Finalnie. Zastanawiam się, jak czujecie się w sytuacji, kiedy macie za sobą piękne wesele, które było spełnieniem waszych marzeń, a wszędzie w mediach jest ono porównywane do innych wesel znanych osób, które działy się blisko czasowo ze sobą. Ja mam taki niesmak, muszę ci powiedzieć, bo ślub to jest taka ważna chwila, kiedy dwoje osób mówi sobie tak. I wiesz, my bardzo długo na to czekaliśmy, bardzo się kochamy, jesteśmy tyle lat ze sobą i w życiu nie chciałabym robić wesela na przykład lepszego niż jakaś tam para z internetu, albo gorszego, albo być porównywalna, więc no, niesmak mam do takich rzeczy. To jest najważniejsze, żebyśmy my sobie powiedzieli tak, a wszystko wokół, wiesz, te kwiatki, to wszystko to jest nieważne. To jest tylko jakby taki dodatek, no, drogi dodatek, ale jednak to jest dodatek, więc nie podoba mi się to, wiesz, porównywanie. Wiesz, narracja jest taka właśnie, bo o ile ktoś tam powie o twoim weselu, że nie wiem, było lepsze, fajniejsze, to jest jakieś łatwiejsze do przełknięcia. No jak powiesz, że gorsze. Ale na przykład jest pytanie, ostatnio oglądałem jakiś tam wywiad i ktoś, reporter do tam jakiejś, do kobiety, o której tam nie będę mówił, w sensie bez, tak, powiedział, i co, jak się czujesz, przebili cię? Takie to od razu wiesz co, takie, ja to zobaczyłam, ja razu, to było... Takie przebili, co, nie czujesz, że cię przebili? Zawody? Nie czujesz, konkurs? Że cię przebili? I ja taki po prostu obejrzałem. Przecież to nie o to w tym chodzi, wiesz, to jest jakby, jak można w ogóle zadać takie pytanie komuś? To byłaby w ogóle nasza chyba osobista tragedia, jakbyśmy planowali nasz ślub, wesele i myśleli, żeby kogoś innego przebić, nie? Tak. No to czyli, nie wiem, widzisz czyjś tort i mówimy, nie, musimy zrobić większy, ładniejszy, więcej kwiatów, żeby było, wiesz, dobić po prostu. Tak, tak. No to jest dramat jakiś, to tak chyba robią dzieci. Słuchajcie, wy wzięliście do pomocy wedding plannerkę i z tego, co sobie rozmawiamy, wyczuwam, że to była dobra decyzja. Bardzo dobra i też dużo osób mówi, czemu wy ją tak promujecie, oznaczacie. Natomiast powiem ci, że dla nas, jakby jej nie było, to nie byłoby tego wesela. Ona zrobiła całą robotę. Wiadomo, wiesz, my mamy pieniądze, my za to płacimy, ale ja bym tego tak nie ogarnęła. Wszyscy pisali do nas, goście po weselu, Boże, nigdy nie byliśmy na takim weselu. I dla nas to było takie, jest. Nie ogarnęlibyśmy tego jeszcze sami, nie ma szans. Widzowie do nas często pisali, czemu tak mało nagrywamy o ślubie, czemu tak mało kontentu ślubnego, a my tak, a co mieliśmy nagrywać, jak wszystko jest, wiesz, wszystko jest nam, nie, podrzucane. Tak, tak, ale nie, naprawdę wedding planerka to jest coś, co jest must have przy takich dużych imprezach. Nawet już na ceremonii, stój, dobra, teraz idź.
W ogóle... My sobie na przykład już jak powiedzieliśmy tak, też ksiądz był naszym drugim wedding planerem. Stoimy już sobie po wszystkim, leci piosenka, pieśń i co my teraz mamy robić? A ksiądz, teraz jak się skończy piosenka, to macie się odwrócić i iść. I mówi, dobrze. Jak pomagali wam. No tak, ale stoi strony. Ksiądz i mówi, fajnie powiedziałem, dobrze sobie poradziłem. W czasie wy też to... sobie dobrze poradziliście. Tak, rozmawialiśmy. Nie, i księdza, i Kasię, wedding planerkę mieliśmy po prostu taki, że się zaprzyjaźniliśmy i z księdzem, i z wedding planerką. Świetny kontakt złapaliśmy. Tak, wiesz, to jest tyle miesięcy planowania, że musisz poczuć to takie kliknięcie między sobą i nam i kliknęło i z księdzem, i z wedding planerką, więc... A czy ty miałaś taki moment, kiedy zaczęłaś być po prostu zestresowana, mieć jakieś takie obawy, frustracje, rozterki, że zaczęłaś być taką, wiesz, straszną przyszłą panną młodą, taką crazylą? Bardzo, to trwało jeden dzień. Kasia może cię tak super nie wspomina jak ty jej? Nie, ja jestem bardzo zawsze, wiesz, taka pogodna i grzeczna do wszystkich, natomiast mój narzeczony, nie oberwałeś chyba jakoś ode mnie, nie? Bardziej ja byłam taka zestresowana, ja się nie stresowałam. Bywało gorzej, życiu, nie? Ja się nie zestresowałam do ślubu, do momentu, jak właśnie przyszedł moment wyboru kwiatów. I to mnie zestresowało, wiesz? Ale wszystkie ceny, bukietu, nie, całości? Całej całości, te ceny, to wszystko mnie tak zestresowało, że ja po prostu miałam chodzącą nerwicę cały dzień. I ja cały dzień mówiłam do Luki, ja nie przeżyję tego, nie dam rady. Ja nie chcę tego ślubu, ja już mam dość. I jeden dzień było tragicznie. Poszliśmy na masaż i po masażu było rewelacyjnie. Takie i już na drugi dzień było dobrze. I powiem ci, że nawet w dniu ślubu nie stresowałam się w ogóle. Wszyscy do mnie przychodzili, moje druhny. One miały zakaz wstępu, bo po prostu one się tak zachowywały, wchodziły. Jezu, jak ja się stresuję, ty też się stresujesz? Cały czas to pytanie było, nie? Ja mówię, czego mam się stresować? Ale na pewno się nie stresujesz? Ja mówię, nie stresuję się. Kochane więc, dziewczyny. Tak, więc nie stresowałam się do momentu, jak nie musiałam wyjść. I jak już założyłam suknię i wszyscy mówią, wiesz, na tych słuchawkach, wychodzimy, panna młoda wychodzi. I ja zaczęłam się, słuchaj, dusić. Jak prezydent Stanów Zjednoczonych. I mówię, tak, nie róbcie mi zdjęć, nie róbcie mi zdjęć, nie nagrywajcie mnie, Boże, zaczęłam klnąć. I mówię, Jezu, idźmy już, mam dość. Moja mama stała... Stresuję, wiesz, jak to teraz, ja to pierwsze ja to sobie słyszę, wyobrażam, ja widzę cię w tej sytuacji. Wszystko było super do momentu, jak nie założyłam tą suknię. I czekałam, gdybym wyszła. Okazało się, że Luka nie mógł zawiązać muchy. Nikt nie potrafił zawiązać muchy. W końcu pan z techniki, który montował nam scenę, poszedł i Luce zawiązał tą muchę. I dlatego tak, się spóźniłeś chyba. Tak, bo chodzi o to, że mój świadek wyszedł z takiego wniosku, że skoro tutorial trwa 2 minuty, to nie może być trudny. Bo na YouTubie, nie? I chwilę jeszcze... przed wyjściem, 10 minut? Mamy nagrane, jak on mi próbuje wiązać, a drugi mój drużba stoi z tutorialem. Ja i jak robić. No. Nie poradzili sobie i tak. No nie. Jaki moment był dla was najbardziej wzruszający w tym dniu? Dla mojego narzeczonego. Czy ja wcześniej też nie powiedziałam narzeczonego? Nie, chyba nie wiem. Ja też powiedziałeś, nie powiedziałeś raz narzeczonego. Tak? No to właśnie. Twój mąż. Ale to jest sytuacja. To jest mój mąż, zobacz. To niedawna sytuacja, więc. No. Czekaj. Macie pierścionki, to super. Nie pogubione jeszcze? Nie pogubione. Nie, ale jeden dalej jest niewyjęty. Słuchaj, na tenisie jest na skłoszu. Na skłoszu jest jeden. Na skłoszu. Przejdziemy do tej zagubionej biżuterii, bo to też interesuje. Co mówiłam, bo zapomniałam. Co cię wzruszyło? Znaczy właśnie, co mojego męża, bo mojego męża całą noc wzruszało wszystko. I tak jak mnie... Żela, to co mnie, ty robiłaś całą noc? Mnie wzruszało to, że on się wzrusza. I ja płakałam z nim, ale jakby... Nie, był taki moment, jak szłam do ołtarza i zobaczyłam, że on stoi tam, wiesz, coś popłakuje, no i ja wtedy pamiętam, że spojrzałam na niego i tak... Już u mnie taka jakby kotwica zadziałała, bo my na początku, Andrzejka wybrała piosenkę, przy której chcę wejść i ja już, jak jej słuchaliśmy, przecież jak jej słuchaliśmy już nawet w samochodzie, nie? Tak raz czy dwa, to ja płakałem i jak... Ale bo melodia taka piękna, czy wyobrażałeś sobie ten moment? Kotwica po prostu, tego, że wiedziałem wszystko. I tak samo jak stałem przy ołtarzu i już ta muzyka się zaczęła i jeszcze Andrzejki nie widziałem, już mi popłynęły łzy. Już się popłakałem, jak jeszcze jej nie widziałem. No i jak już za rogu weszła, no to już koniec, nie? To już wszystko. Ja może nie wiem, z 10-15 razy płakałem. Cały czas. Był tort, zaczął płakać, były fajerwerki, płakał. O wszystko płakał. Co było oczywiście cudowne, tylko że ja płakałam z nim, wiesz, zamiast tutaj dbać o makijaż. Moi przyjaciele płakali, jak ja już chciałem być twardy i tak na chwilę się odwróciłem i widzę moich przyjaciół, którzy płaczą. Michael stał i tak, słuchaj. A
czemu oni tak płakali? Tacy są emocjonalni. Nie jesteśmy, no. Nie? To prawda, mocno, no. No więc... Tyle lat już się znamy, tyle lat jesteśmy razem, nie w tym wszystkim. I ja z tobą, i z przyjaciółmi. To było chyba takie niesamowite, że już po tylu latach w końcu. W końcu. Naczekałaś się, co? No. Ale jeszcze chciałam ciebie, Luka, zapytać. Mhm. Czy w momencie, kiedy zobaczyłeś Angelikę wchodzącą do tego... Idącą, bo nie wchodzącą do kościoła. To w momencie, jak zobaczyłeś Angelikę po raz pierwszy w sukni ślubnej, to czy wyglądała tak, jak sobie wyobrażałeś, że będzie wyglądała, czy lepiej. Czymś cię zaskoczyła? Lepiej? Lepiej. No skoro odpowiedź, Luka. W sensie na pewno ja jakby sobie wyobrażałem i wyobrażałem sobie tak jakby tutaj, do pasa bardzo podobnie, tak sobie wyobrażałem, ale ta suknia sama w sobie, że była tak długa, tak wielka, to w ogóle nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się totalnie. Wyglądała no takie, wiedziałem, że będzie wyglądać pięknie, ale jak zobaczyłem, to już było takie... No, nie będę jeszcze mówił. Tak co pomyślałem. Wow, tak, wow, po prostu wow. Tak, tak. Nie mówiłeś. Słuchaj, ciebie do ślubu prowadził twój ojczym. Mhm. Tak sobie to wymyśliłaś? To takie naturalne raczej, nie? Że córki prowadzą ojcowie. Wiesz, dla mnie mój ojczym to jest jak mój tata. On jest od 6 roku życia ze mną, więc my jesteśmy bardzo zżyci. Dla mnie to jest tata, ja tak mówię ojczym, bo od małego jestem przyzwyczajona, że mówię do niego Wojtek. Nie? No i później w ogóle tak... po imieniu. Tak, tak. I bo tak mi było na początku głupio mówić komuś tata, tata, więc mówiłam ojczym i teraz jest już... Ojczym Wojtek. No i prowadził mnie do ołtarza, ciągnął mnie. Ja myślałam, tak że... Tak, tak szybko. Nawet jak zobaczysz... Ja no. Na początku to było tak, że długą drogę mieliśmy do przejścia i tak przyjechaliśmy samochodem, ale szliśmy tak i dopiero się ustawiłam na wprost luki i poszłam. Już tego tak do końca nie pamiętam, ale... ale chyba tak było, sprawdzimy na filmie. Chyba poczekałam chwilę, coś tam, ten tren mi rozłożyli i poszłam. I do tego momentu, zanim mnie rozłożyli, to on po prostu tak ciągnął, ja mówię, wolniej, wiesz. Tak powiedziałaś mu? Tak. Ja myślałem, że jak tak i się zaczęliśmy chichrać. I nawet ten kamerzysta mówi, no trochę za szybko, dobrze, że mamy slow motion. Bo on też był zestresowany. Widać było, że to... Tak. Później wiem, że odprowadził mnie. Prawie nadeptą, nie? Coś tam dał. Normalnie chyba się żegnają córki że z ojcem i zaczynają nową drogę życia. Ja nawet na niego już nie patrzyłam. A ja miałam obróciłam tak się do Luki. Już byłam szczęśliwa, że jestem przy nim. Kazanie ręki panu. Ale jeszcze tak było, że nastąpiło. Nie, on chyba przekazał. Dzień wcześniej ale... mieliśmy jeszcze próbę taką. My już bez Wojtka, tylko ja, Angelika, wedding plannerka. I to było tak, że ona mi mówiła, podchodzi Wojtek z Angeliką, daje ci najpierw uściśnięcie ręki. Później ci daje i ja tak stoję, on przychodzi i ja tak widzę, że nie garnie się do tego przywitania. I ja tak tylko to troszeczkę, ale tak widzę, że on nie podaje. Mówię, dobra, no to wziąłem, nie przywitał się ze mną. Mówię, no bo się widzieliście przed chwilą. Ale, no. Wiesz, no wiem, tak, że to... Chodzi o to, że wiesz, że... To nie chodzi o takie przywitanie, tak, że hej. Tak. Bo to nie jest gra aktorska, to właśnie było naturalne. Nie, no tak, tylko wiesz, dlatego... ja byłem przygotowany, to też mnie trochę stresowało. Ja mówię, dobra, tak było na próbie, no to tak czekam z tą ręką, wiesz, tak nie chcę też wystawić, bo boję się takiego... typowego, że wiesz, odejdzie. Że nie będzie, więc tak tylko troszeczkę, ale no, badałem temat i nie. Ja nie wiem, chyba mi się jakoś przywitaliśmy i ja już nie patrzyłam na niego, on sobie poszedł, nadepnął i potknął się o moją suknię, o ten tren, nie wiedział, gdzie w ogóle iść jakoś. Znaczy nawet się nie potknął, tylko nie chciał nadepnąć. Nie i chciał tak nadepnąć, i przeskoczył. Tak przeskoczył. Czyli jako taką dał radę. Dał radę, no tak.
Nie mieliśmy chyba tej próby z nim dzień wcześniej. Czy ja dobrze, bo ja usłyszałem to od kogoś tylko, że zabłądził samochodem? Tak. Ja dlatego nie też się spóźniliśmy, słuchaj, bo to jest duży teren. Siedliśmy w ten samochód, no i tak, pojechaliśmy w lewo, no ale w lewo nie było wyjazdu, pojechaliśmy w prawo. Był z nami pan ochroniarz z przodu w samochodzie, więc szybko do mojej wedding planerki na tych, wiesz, nie mikrofalówkach, na czym? Nie na mikrofalówkach, na krótką. Krótkofalówce mówi, jak my mamy dojechać? Nie możemy dojechać. Już słyszę, Kasia mówi, panna młoda nie może dojechać, pokierujcie ją. Ja siedzę tam, mówię, ja pierdzielę, spóźnimy się na ślub. No i faktycznie... Kelnerzy do mnie tylko wodę, wodę, ja tak stoję, no wodę, dobra, nie? Czekamy. Wodę, ma pan coś mocniejszego. Nie, także, no... Nie dojechaliśmy na czas, ale jakoś dojechaliśmy w końcu. W końcu, tak. No. Znaczy, mieliście ten plus, że nikt po was w kościele nie zaczynał godzinę później ceremonii. Tak, to był duży komfort. Słuchajcie, a powiedzcie mi o waszej małej Charlie. Co ona robiła podczas ślubu? Podczas ceremonii? No. Biegała sobie z nianią. A później niestety miała... Nie, no przestań. Nie? Grypa żołądkowa ją złapała. O nie. I czyli była, się nie pobawiła z nią. Nie pobawiła się, niania zabrała ją do pokoju, poszła spać. Ale postawiła. Znaczy to może nawet nie grypę, nie nazywajmy grypę żołądkową, bo to po prostu wirusik. Coś jakiś tam miała, wirusik, źle się czuła po prostu. Źle się czuła, więc wiesz, tak na spokojnie. Mhm. Chwilę faktycznie po tej ceremonii przyszła, z Olą biegała na rękach. W sukience, jak panna młoda. No tak, właśnie, miała, czy sukienka przeżyła? Właśnie tego mówiłem, żeby nie mówiła właśnie. Pół na pół. Jakoś się tam odratowaliśmy, natomiast Charlie na poprawinach już się bawiła świetnie. A no to tak, super. Tak, tak, już wróciła do gry. Wróciła do gry, no. Więc to było... Szybko przespała się. Dzieci szybko się regenerują. Tak, tak. Power nap, tak. Wiesz. Ale dobre było to, że było tyle osób wokół. Mieliśmy dwie nianie, była rodzina, że tak naprawdę nikt nam nie zawracał głowy i ja nawet nie wiedziałam, co się dzieje, wiesz? Nikt mi nie mówił, nie było dziecka, tak, ja się też nie interesowałam. Wchodzę do pokoju, moja babcia, gdzie Charlie? Ja mówię, nie wiem. Nie wiem, no na pewno gdzieś jest. Cały szpital było. Ktoś nas pyta, gdzie jest dziecko? Nie wiemy. Jak to nie wiecie? Czyli postawiliście na to, że to jest wasz dzień, nie. Wy macie się bawić, a dziecko było pod opieką. Były bardzo zaufane osoby. Też w międzyczasie te nianie miały takie minimalne kontrole. Ktoś, a to babcia, a to, nie wiem, świadek mój, czy ktokolwiek przyszedł, więc... Tak, ale też cały czas dostawaliśmy tak jakby na ucho, nie? Nas, więc... Tak. No. Chcieliśmy, żeby to był nasz dzień. My, wiesz, dziecko mamy na co dzień, więc wiedzieliśmy, że ślubu sobie nie odpuścimy. No już, wiesz, nawet dzień wcześniej, bo tam przyjechaliśmy do obiektu dzień wcześniej, już wtedy z nianią i już wieczorem. Co będziemy robić? Bo już Charlie była z nianią wtedy. No, późno były próby i takie rzeczy, więc mieliśmy co robić. Tak, mieliśmy przygodę w bankomacie, nie? Jaką miejsce przygodę? Mieliśmy... No dobrze, powiedz. Tak. Wiesz, jak to jest. Na koniec zostawiliśmy sobie różne płatności. No i mówię, dobra, brakuje nam tam ileś pieniędzy, to jedziemy do bankomatu. To była troszkę większa kwota. To też jest pod Warszawą, nie było tam jakoś wiele bankomatów. To była po prostu wieś z jednym bankomatem, no po prostu. Tak. Z takim bankiem dosyć nie mainstreamowym, jakimś tam po prostu, no nie? I w tym banku okazuje się, że można wypłacić tylko 500 zł jednorazowo. Tak, jedno. Więc staliśmy mniej więcej około godziny pod bankomatem, o 12 w nocy, na tej wsi i wypłacaliśmy, słuchaj. I Luka już siedział w telefonie, ja stałam, tylko klikałam. Później okazało się, że... Limit. Biorę drugą kartę, bo wiesz, jak to jest na takich bankomatach, no też mają później limity. Blikiem. Później blikiem, później telefonem. I mówię, ja pierdzielę. Ona mi tylko daje po te 500 zł, ja rękę i to 500. I ta kubka, wiesz, ale to mija 40 minut, ja już, kurde, taka kubka, nie, kolejna. I ty wiesz, że nadal nie starczy. Jeszcze mało. I mogliśmy wcześniej do banku pojechać. Oj, ale wiesz, jak to było z tymi dniami, już naprawdę mieliśmy było dużo pracy, wiesz, tutaj mocno. Do końca mieliśmy bardzo dużo filmów, kampanii, dziecko i ogarnianie ślubu, nikogo do pomocy. No. Więc my po prostu byliśmy tak wypruci do tego ślubu. My jeszcze bardzo dużą część wszystkiego robiliśmy w dzień wyjazdu, nie? Tak. Jeszcze chyba kampania jakoś tak. Jakieś filmy, jakieś kampanie, coś tam jeszcze, nie? No, ja pakowałem się w ogóle 10 minut przed. Też bałem się, że nie wezmę wszystkiego, nie? Przecież nawet obrączkę, mój teść pojechał mi po obrączkę. Obrączkę kupiliśmy dzień wcześniej. A zamówiliśmy i ona miała być do odebrania, nie wiem, około której? 17, a nas już nie było w Warszawie. A nas już nie było, więc mój teść odbierał moją obrączkę, ktoś tam, wspinki do mankietów, do koszuli. Więc... Ale słuchajcie, wy macie ogólnie jakieś takie przygody biżuteryjne w swojej historii. Nas się biżuteria nie trzyma. Nie. Jak to było z pierwszym zaręczynowym?
Wiesz co, to jest w ogóle, opowiemy o tym wszystkim, ale bardzo dużo dostajemy takich nieprzyjemnych wiadomości, wiesz, i komentarzy po tym wszystkim, że ja naprawdę cały czas uważam, że to nie jest nasza wina, to ale nie wszyscy, jest nasza wina. Wszyscy nas mają za takich jakby nieodpowiedzialnych ludzi, którzy gubią drogie rzeczy. A my... Kurczę, no moim zdaniem wszystko to jest naprawdę dziełem takiego, nie wiem, przypadku, takiego, nie naszej winy tak jakby, nie? Jest kilka takich sytuacji, od której zaczniemy? No od pierwszej, czyli... Od pierwszej. Nawet możemy sobie wybrać, od której zaczniemy, nie? No właśnie, od której biżuterii zaczniemy, nie? Mój pierścionek zaręczynowy. Była sytuacja, że pojechaliśmy na walentynki do hotelu tutaj w Warszawie. Bardzo fajny hotel, ale no już tak go nie wspominam dobrze przez tą sytuację. Walentynki były świetne, 3 dni spędziliśmy w hotelu, to był czas covidowy, więc wiesz jak to było. Tak w zamknięciu, ale było fajnie. No to był też taki plan, bo już Angelika... Tak, chcieliśmy odpocząć. W ciąży? Nie, byliśmy z dzieckiem. Już z dzieckiem byliśmy, tak? No to chodziło po prostu o to, żeby poświadczył mi się po dziecku. Wiedziałem, żeby podróże. Akurat wtedy był taki czas, że ty, jak ja ci powiedziałem, że pakuj się, to się przestraszyłaś, a jak ci powiedziałem spokojnie, to jest w Warszawie, to się ucieszyłaś. Tak, tak. Więc jakaś tam sytuacja była taka, że wiedziałem, że Angelika nie chce wyjeżdżać dziś No daleko. Dobrze, ale fajnie było po walentynkach, zjedliśmy jeszcze śniadanie w pokoju i ja coś przy śniadaniu zaczął mnie swędzić palec, jak nigdy nie swędział. No to mówię, zdejmę. I Charlie gdzieś tam pobiegła i zaczęła płakać, więc ja zostawiłam to śniadanie. Na tym wózku hotelowym zostawiłam pierścionek, to był duży pierścionek. Obok talerza, bardzo widoczny. No ale dobra, pobiegłam do Charlie, no już zaczęliśmy się pakować i wyjechaliśmy. I już wyjeżdżając z hotelu, ja, nie już chyba byliśmy tam w centrum, ja dzwonię, nie, wtedy zobaczyłam, że nie mam pierścionka. Mówię, kurde, nie mam pierścionka, patrzę w trakcie, nie mam pierścionka. Dzwonię, mówię, przepraszam, czy jest możliwość, żebym ja jeszcze przyszła szybko do pokoju i wróciła po ten pierścionek, bo nie mam pierścionka, a on został. To było kwestia 20 minut. Mhm. I pani mówi, wie pani co, nie, no to ja pójdę i sprawdzę, czy ten pierścionek jest. Zadzwoniła, że niestety nie ma. Mhm. Więc ja mówię, o nie, nie odpuszczę tak tego. Zadzwoniłam później do dyrektora hotelu, do wszystkich dzwoniłam odpowiedzialnych tam, wiesz, na wyższym stanowisku. Każdy mówił, że możemy wejść na drogę sądową. No. Trochę nie odchodzi. I wiesz, mi się nie chce. My tacy jesteśmy, nam się nie chce sądzić. Stać mojego męża było na to, żeby jeszcze kolejny pierścionek mi kupić, ale no już nie smak taki pozostał, więc dostałam drugi pierścionek. I jest! Stało się tak, jak się stało. I to była pierwsza historia. Nie? To była pierwsza historia. Lecimy z drugą. Mój zaręczynowy. Pojechaliśmy do Rzymu i tam właśnie Luka kupił mi mój pierścionek zaręczynowy. No ale ja stwierdziłam, że byliśmy w sklepie i zrobię... Nie, nie o tym mówiłem. Dobra, ale okej. Okay, a to jeszcze o tym, że... znowu na jakieś dużo właśnie tych... Tragedia, nie, to tak już na szybko powiem. Stwierdziłam, że też mu się oświadczę. I też znalazłam taki piękny pierścionek, taki z 3 obrączek, przeplatany, możesz kojarzyć. No i kupiłam mu... Oświadczyłam się, pośmialiśmy się, było fajnie, wzruszająco, śmiesznie. Pojechaliśmy 2 dni znowu później się popłakałem. Tak, do Luki cioci. No i Luka zostawił gdzieś ten pierścionek na stoliku. Znaczy ogólnie chodziło o to, że z moim wcześniakiem się biłem, bo my zawsze mamy takie zapasy, MMA sobie robimy, więc mówię, żeby go nie skrzywdzić, tam sobie położyłem. No i tyle i koniec historii. I najprawdopodobniej Charlie wzięła ten pierścionek, dlatego że już ją później przyłapałam na tym samym. Nie, pieniądze. Że ona brała pieniądze z blatu i wrzucała do toalety i spuszczała. Tylko możemy się domyślać znowu. I była sytuacja. Był na stole. I nagle nie było. I wszyscy szukali. Ciocia, słuchaj, w śmieciach. Wujek Luki tam w trawie. No po prostu były poszukiwania cały dzień, jeden, Jezu, drugi. To przykre, co? Przykre, bo to takie... jest, jakby ktoś, nie wiem, ukradł, w sensie napadł cię. To jest takie coś, co innego, że dobrze, że, znaczy, że ci się nic nie stało, wszystko. A to jest takie, nie ma i nie jesteś nawet pewna, gdzie on jest. To jest najgorsze. No wiemy, no bo już złapaliśmy Charlie później na kilku takich sytuacjach. Ale też tak jakby, wiesz, jakbyś musiała sobie dać rękę uciąć, to też byś nie wiedziała. Poczekaj, przy pierwszym pierścionku też za Charlie pobiegłaś tam, tak? Właśnie. Wszystko wyegzekwujemy to kiedyś od niej. Dokładnie, chciałam być, jak ona dorośnie, to naprawdę wisi wam sporo biżuterii. Tak. No i trzeci mój, wiesz. No i później kupiliśmy sobie też obrączki,
tak byliśmy też znowu w Rzymie. Mój przyjaciel, mój świadek dał nam ślubu w pokoju hotelowym. Moja mama była księdzem czy świadkiem? Świadkiem. Świadkiem. Mój tak świadek też był księdzem. Bawiliście. Bawiliśmy się i stwierdziliśmy, że zrobimy sobie ślub taki. Już no, pojechaliśmy elektrycznymi hulajnogami do sklepu. Kupiliśmy, tak. Wpadliśmy, tylko mówimy, chcemy obrączki, które takie te, dobrze, fajnie, zawsze chcieliśmy takie. Później sobie ślub wzięliśmy. Wzięliśmy, nie? Ślub, no i słuchaj, 2 miesiące przed ślubem, ja pytam, gdzie ty masz obrączkę? On mówi, nie ma tej obrączki. Jest u Adriana, u jego przyjaciela, u naszego świadka. Aha. Później znowu pytam, gdzie jest ta obrączka? Czy już odebrałeś? Nie, jeszcze nie. Poleciał sobie na kawalerski do Miami. Przychodzi paczka, ja otwieram, a tam jest, słuchaj, obrączka. Taka sama, jak wcześniej miał, tylko zaadresowana na naszego świadka. No właśnie, to też nieeleganckie zachowanie. Ale mówię, nigdy nie otwieram, tak. A tu widzisz, los chciał, tak, że nie przeczytałem. Wszystko uknąłem, wiesz, wszystko uknąłem na świadka adres. Mówię, nie będzie sprawdzać paczki, no, nie, mojego świadka. I ja patrzę, mówię, obrączka. Mówię, co jest grane? Dzwonię do niego, wiesz, zmiana czasu, on nie odbiera. Mówię, co jest grane, ale już wiem, że tamta gdzieś przepadła. Mhm. I wiesz, przyszła nowa. No i okazało się, że faktycznie powiedział, że na skórze, nie chciał mnie denerwować, ale był na skłoszu, zdjął i ta obrączka gdzieś padła w szczelinę i teraz trzeba podłogę zrywać na tym skłoszu. Ja byłem ogólnie zmęczony już tym gubieniem tego wszystkiego, więc nawet nie chciałem mówić to przez to, żeby to znowu o tym nie, wiesz, tak jakby nie przeżywać tego, nie? Tego o tym nie rozmawiać. I zamówiłeś sobie taką samą, tak, tak. Chodziło po prostu, tak, chodziło po prostu o to, że ja w czasie skłosza zdjąłem, położyłem na bluzie w rogu sali. I w trakcie gry o niej zapomniałem. I na przykład w przerwach między grą kładłem się na tej bluzie gdzieś tam głową. No i ja nie, i kolejna sprawa, kolejny raz, ja nie widziałem, jak ona tam wpada. Rozumiesz? Tylko zniknęła. Jakiś duszek taki chodzi za nami. Po prostu ja ani razu nie widziałem, ani razu nie widzieliśmy, jak tracimy tą obrączkę. Nie widzieliśmy, jak wpada do czegoś. Tylko po prostu znowu, była na bluzie, nie ma. No ale sala była zamknięta, nikt tam nie wszedł, więc i widzę taką szparę tam. No to tak, musi być tam po prostu. No, no okaże się na dniach, tylko że okazuje się, że tenis, ten squash jest państwowy. I Luka chciał zrywać tą podłogę przed ślubem, a pani mu nie pozwoliła, bo musi ktoś tam wyrazić na to zgodę. Tak. Więc został czekam bez na zgodę, obrączki. Na urlopie, wiesz. I nagle ja mówię, Jezu, jutro jest ślub, nie masz obrączki. Więc jechaliśmy do Złotych Tarasów na szybko, obrączka, pach. Jeszcze jakiś grawer się udało zrobić, dlatego na drugi dzień tak, już mój ojczym odbierał. Słuchajcie, ale ten ślub, który jest taki państwowo ważny, to ten, który braliście ostatnio, tak? Tak, tak. To prawda. No dobrze. Taki autentyczny. I rozumiem, że na nim były największe emocje. Tak. No, nie, no na tamtym nie było w ogóle. Fikraliśmy się, ale nie płakał. No właśnie, to się nie liczy. Nie, to się nie liczy. Jak ja już nie płakałem, to musi być słabo, wiesz? To musiało nie pójść najlepiej. Dobrze, słuchajcie, powiedzcie mi, czy są jeszcze w waszym życiu jakieś marzenia do spełnienia? Czego mogłabym wam życzyć na koniec tej rozmowy? Ja już tą myśl słyszę w głowie, dużo dzieci. Rodzeństwa La Charlie chyba, tak? Tak, tak, no zdecydowanie. Znaczy właśnie, wiesz co... No już jest po ślubie, to już możesz Nie wiem, co ci powiedzieć, to tylko jakiś tam jakby rozwój, bo ja w tym momencie na przykład myślę, że mogę powiedzieć, że wszystko mamy, no, co chcemy. Ale naprawdę, nie potrafię powiedzieć, nie mówimy o jakichś, nie wiem, materialnych, śmiesznych rzeczach, tylko o... No co może, wiesz, co może jeszcze nam dać szczęście? No chyba mamy wszystko. Wszystko, no. No takie, wiesz, takie dodateczki tylko, nie? Tak, już. Tak. Jesteśmy, tak, na przykład, ale jesteśmy szczęśliwi, bardzo. Żeby tylko nie zgubić znowu. To jest nasz złoty czas, wszystko nam wychodzi, wszystko przychodzi, wiesz, mamy emocje. Bardzo dużą taką siłę przyciągania. Odkąd jesteśmy razem, o czym nie powiemy, nie pomyślimy, to jakoś nagle mówimy, Boże, już to jest. No. Już to się stało, nie wiem, jak to się dzieje, ale nawet z tym ślubem. Chciałam mieć taki, wiesz, ślub z rozmachem. W życiu parę lat temu byśmy nie zrobili takiego ślubu. A nagle przychodzi, że robimy ten ślub, nagle mój narzeczony, widzisz, mąż, przepraszam, namawia mnie na te kwiaty, na to wszystko, bądźmy tacy szaleni. No i, no i wyszło tak, jak planowaliśmy parę lat temu, nie? Słuchajcie, no to ja wam życzę tego, żeby ta wasza dobra passa trwała. Tak, nie kończyła. Tego nam życzę. Tak, tego się tak życzy. Będzie. Aleluja. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wam bardzo. Zaskoczona w ogóle byłam salonem, wiesz, że tyle było pięknych rzeczy. Naprawdę, i te suknie, i te wszystkie takie spineczki, buty. Lustra, nie? Ile tak, luster. Ja już widziałam nawet 2 torebki, które mi się podobają. Nie mam takich na wyjście, na wieczór. Wrócimy tu, czyli? Wrócimy. Była taka jedna cała w takie cekiny, no śliczne.
naprawdę. I jak patrzyłam na ceny, też były fajne, więc wrócimy. I lustra, które już dwa razy prawie wszedłem w nie. To mnie przerastało. Już dwa czy trzy razy odwracałem się i myślałem, że to jest dalej, wiesz, przestrzeń. Inaczej, jakby były tak ucięte wąsko, a przez to, że tam były takie łuki, to jest super. To masz wrażenie, że idziesz dalej i jest kolejny pokój, nie? No tak, przestronność, nie? Super jest, to jest super. Bardzo fajnie zrobiony, piękny salon. Nawet toalety były ładne. Rozmowa była taka na luzie, nie? Super było. Ja w ogóle jestem już przez to, że tyle czasu z każdym rozmawiamy o naszym ślubie, weselu, to myślałem, byłem troszeczkę zmęczony już tym tematem, a mimo wszystko z Izo to było tak świeże, nie? Tak. Że się fajnie rozmawiało. Bardzo fajnie. Iza w ogóle bardzo fajnie prowadzi tą rozmowę, nie? Tak jest luźno. Mega. Tak koleżeńsko, mimo że ja w ogóle się poznałem z nią teraz, nie? No to było bardzo luźno i fajnie. Bardzo przyjemnie. I śmiesznie. Zawsze przy każdej rozmowie jakieś nowe smaczki wychodzą. I teraz też poprzypominaliśmy sobie różne rzeczy, więc spoko, fajnie. Takie odświeżanko jest mega. Super, ja bym chciała wrócić strasznie jeszcze do tej nocy. Cały czas jak o tym teraz mówimy, o tym ślubie, to cały czas żałuję, że ta noc tak krótko trwała. Taki niedosyt, nie? Chociaż było wszystko. Strasznie niedosyt. Lataliśmy po gościach, bo naprawdę... Nic nie było, co można by było poprawić. Trzeba robić śluby od 13, a nie od 17. Nie, za mało czasu, no dokładnie. Cały dzień, całą noc. Poprawiny, znaczy rocznicę zrobimy od 13. Od 13, nie? Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!